Dawaj. Czołem, witamy w Komorowie. Mamy niedzielę. Oczywiście to wczoraj był ten dzień, na który, w którym powinniście być, jeśli chcielibyście sobie morsować. Ja wczoraj oczywiście znowu pracowałem, nie mogłem, zatem jestem dzisiaj z moją koleżanką, która filmuje i którą zobaczycie na filmie. Chciałem wam oczywiście pokazać lód, bo to jest ciekawe, jak po nocy ten lód, jak to marznie. Bez siekiery to raczej byśmy nie mogli pomorsować. Także teraz będę się, tylko wam pokazuję, będę się zaraz męczył z tym lodem. I zaraz zobaczycie nas, jak wchodzimy. Jakoś mi to chyba szybko pójdzie. No i cóż, wczoraj było bardzo dużo ludzi, miło było oglądać te filmiki, no ale nie zawsze można w tą sobotę akurat przyjść, nie? Także do zobaczenia w tą kolejną sobotę, ja na pewno będę i mam nadzieję, że wy również. No ja również też będę. No, super. Zrób może panoramę jeszcze. Jakie piękna pogoda dzisiaj. Mnóstwo spacerowiczów. Patrz, nie jest tak jakoś. No niech. Mnóstwo spacerowiczów. O, ludzie korzystają z promieni słonecznych. Pod lód to chcesz dać? No, pod lienem. Wow! Zobaczcie, jak to można sprytnie zrobić. Udało się. Dobra, jesteśmy w zasadzie uratowani. Gotowi. To idziemy biegać do orcia, bo to szkoda czasu. Dobra, o, poczekaj, pokażę, jaki gruby lód jest przez noc. Przez noc, no. Ile tu jest? 3 cm? No będzie. No to będzie. Czyli 3 cm. Więcej, 4. Okej. Do drinków? Do drinków sam raz, ale nie mamy drinków. Dobra, docie. Okej. Okay. Mamy wszystko przygotowane. To idziemy. Tadam! Ta pana. O! To jest koleżanka, która filmowała nas. Dzień dobry. Mors z Wałbrzycha. Co tu komentować, kurde? Minus 5 stopni na dworze jest, natomiast ten, nie ma wiatru w ogóle, także odczuwalna jest 0 stopni. Jest idealnie po prostu. Co, będziemy buzię opalali później, nie? No. Nie wiem, pomóc ci jakoś, żebyś weszła sobie? Coś? A głęboko jest? Wiesz co, no mi jest potąd. No, spoko. Się patrzą ludzie. No. Nie mają wyjścia. Zapraszamy! O kurde, twardy lód. Bardzo cieplutka, naprawdę. Ale mamy dzisiaj rękawiczki. Co za tutaj sucha. Obcy się normalnie. Ważne, żeby one mi się nie zamoczyły, tak, tak. Wiesz? Bo one mi się wtedy zamoczyły. To trzymaj się dwoma rękoma i się wskoczysz po prostu. Najlepiej. Kurde, ale słoneczko dzisiaj jest super. A je, no mega, no pogoda jest mega. No. Prawie jak w lato, nie? Ten pierwszy efekt jest super. Nie, nie jest źle, mówię ci.
Nie, nie, trzymaj się mnie, naprawdę będzie ci łatwiej. No dawaj, dawaj, śmiało. Nie jest za głęboko, także spoko. O. Ale czad. A buty mega, ty, mega. Zupełnie inaczej buta. No. Ktoś tu chleba narzucał? Pewnie go, te, karmili. Dla kaczorów. Ty, no trochę się czuję jak na plaży w tym. W... Jezu, to słońce jest mega. Okay. Na plaży we Władysławu. Będzie. No co? Ja lewy nebę, lewy sam trochę. A jak pęknie. Tak chodzi do wody? Tylko nie, i trzeba tak pęknie lec. Ten co mnie pali? Do wody idziesz? Idźcie wykąpać się. Na auto? Tak. Do auta? Chodź tam przy ziemi mi twoje. A, ślisko fajnie. Weź sobie ten patrz. Nie wiem, popadłem sobie przez to. No dobrze. Oni kopali? No wczoraj kopali, no. Kopali, kopali. No my co, no siekierką, tak? Kopali, tak. Brali. Wczoraj się zrobiło. No tam ten tydzień to było cię ciężkiego? To znaczy nie wiem, trochę latała mnie, bo byłam tu na jednym projekcie, na drugim. No ogólnie było mnie spokój. To EB też kulało, to wiem. Tam te serca, nie? Kuba, no ale sama mam z nim zostać. Weź go lepiej. Ciekawe, ile przez taką sesję schodzi tych kalorii. Tutaj? No. Nie wiem. Słońce jest mega, tylko się poopalać. A wiesz, że takie słońce bardzo fajnie opala? No, w tych godzinach na pewno, nie? Niech sobie pójdą, bo nie chcę coś gadali. Ty, ale w ogóle człowiek chłodu nie czuje. No. W ogóle. Znaczy ja sobie zaraz ramiona zamoczę, więc coś tam będę czuł na tym. Wiesz, ta ilość ciała się zwiększy. No nie idź tam dalej. I się nie biegaj. No lepiej uważać, bo ten nóg to jest różny. Kuba, no kurde, weź go, bo jak jeszcze tam jakiś słaby będzie i wpadnie. No a tam już chyba jest głęboko, mi się wydaje. No, lepiej nie ma co ryzykować. Co tam będzie ma stać? Nie biegać. To jest ślisko, to jest takie ślisko. Nie, ale no, nie z Bogiem, a prawdą, tutaj dwa tygodnie temu dziecko wpadło, ale tutaj do tego przeręba. No, wiesz, chodziło jak to dzieci, nie? Tak mówili bynajmniej tydzień temu. Jestem w stanie uwierzyć. Tam dobrze się czuje? Ja mam się bardzo dobrze czuję. Ja byłem na krwi i oddaję krew już któryś raz, nie wiem, mam 15 litrów oddane, baba mi... przychodzi się pytać, czy ja się dobrze czuję, a ja mówię, a jak wygląda pani tam? Dobrze się czuję. Ale tak się spieszyłem, że oddałem krew i praktycznie od razu chciałem wstać. Mówię, że spieszę się i dobrze się czuję, to ja już sobie pójdę. Wstałem, a mi ten kurwa bandażyk, co mi dała, wiesz, spadł i krew poleciała mi, bo to za świeże było na krzesełko. Ona mówi, że wytrę, nie? Mają te preparaty różne. Co, opalamy buźkę? No pewnie. Do 60 sekund liczymy? No. Dobra. Dech. The way I feel, the way I feel. I'm standing still, and
nothing else matters now, you're not here. So where are you? I've been calling you, I'm missing you. Kurde, zawiesiłem się. Takie fajne uczucie. Słoneczko tak ugrzewa w udzie. Zapraszamy do Komorowa, jak zwykle w sobotę. Ci, co się zastanawiają, to przychodźcie, nie zastanawiajcie się. Mhm. Ania też. Ania, nie. Jak to ty, jak tak, nominujemy? Nie, może imiennie będziemy was zapraszać, nie? O, także właśnie. Jak ktoś ma ochotę, to w prywatnej wiadomości napiszcie imię, nazwisko i wtedy imiennie zaprosimy na sobotnie morsowanie kolejne. Także i tak, może jest jakaś ze mną na fitness chodzi taka Ania, wiesz, i ona też właśnie kiedyś tam właśnie rozważa chęć tak. Uczestniczenia, nie? Także no, sportowcy to powinni. Zapraszamy. Ile tam jesteśmy już w tej wodzie, bo ja nie wiem, nie mam zegarka. Ile jeszcze z minutkę? Ale to słońce to jest przecudowne. No, jest po prostu ciepło. Ja się dziwię, że jest minus 5 stopni. Poczekaj, spróbuję rozwalić tu. Weź zobacz. Lub to. Te krzywdę zrobię. Rozwaliłem. Lody, sprzedaję lody. No chłody. O, te rękawiczki snimek. Cieplutkie, grube. To są inne niż ostatnie. Tak, tak, tak. Inne.
Mam fajny sposób do wychodzenia, wiesz? Wychodzimy? Jaki sposób masz? Czyli tak, ja się trzymam w ten sposób, łapisz się mojej ręki, a stajesz nogą na moim, zobacz, tutaj zrobiłem schodek. Ja sobie... Nie, Dorotka, ale ja tak zrobiłem, tak ludzie wychodzili. Trzymaj się mojej ręki, trzymaj i nogę na moją, o właśnie, no śmiało. Stopą sobie tam, będzie ci łatwiej. A stopą? Stopą. Bez problemu ci się wyjdzie, wierz mi. To łatwiej? No fajnie. Kurde, to pełne. Czekaj. Nie pij tyle. Ładnie. Czekaj. Jak mi pomogę? Jakbym miał... Ty, ale te buty są mega. Shit. Idziemy do samochodu.